2 listopada, po uroczystości Wszystkich Świętych, Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych, którzy przybywają w czyśćcu i czekają na odpuszczenie grzechu, aby przekroczyć próg Królestwa Niebieskiego. Tradycyjnie w tym dniu lwowiacy gromadzą się na cmentarzu janowskim, aby wspólnie z duszpasterzami modlić się za dusze swoich bliskich zmarłych. Mszy świętej w tym dniu przy grobie świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Po zakończeniu mszy świętej odbyła się procesja alejkami cmentarza janowskiego, podczas której wszyscy uczestnicy modlili się za dusze zmarłych, których doczesne szczątki spoczęły na janowskim cmentarzu. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki również poświęcił w tym dniu nowy nagrobek podpułkownika kawalerii Wojska Polskiego Jana Henryka Włodarkiewicza na cmentarzu janowskim. W czasach sowieckich jego grób został zniszczony, a dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Polskiego Dziedzictwa Kulturowego udało się znaleźć miejsce pochówku i postawić nowy pomnik. W uroczystości wzięła udział konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej Eliza Dzwonkiewicz oraz przedstawiciele polskich organizacji społecznych obwodu lwowskiego. I chociaż rozpada się dom naszej doczesnej pielgrzymki, to pozostaje jednak nadzieja otwartego dla wszystkich domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele. Tę prawdę o ich istnieniu przekazał nam przecież sam Jezus,